Cześć, z tej strony BNN23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore, czyli najdłuższej serii na moim kanale. I dziś kolejny bohater, a właściwie bohaterka, którą omówimy, czyli Smoczyca Lumenir. Lumenir jest o tyle ciekawą postacią, że jest to naprawdę taka nowość i oryginalny pomysł, gdyż jest to smok, a zarazem jest to niejako paladyn. No i na początek omówię oczywiście wygląd tej postaci następnie zdolności, jakimi dysponuję, potem przyjrzymy się historii, opisowi, na koniec ewentualnie, jeśli będą, podam ciekawostki, a potem dla zainteresowanych, dla chętnych będzie omówienie ankiety, gdzie była to jedna z czterech opcji. I też pewnie po tym odcinku pojawi się ankieta i generalnie z serii Kingdom Rush Lore do realizacji w najbliższym czasie zostanie mi jeszcze jeden odcinek poświęcony potworom z wymiaru Overseer'a. Będzie to taki dłuższy odcinek i myślę, że całkiem fajnie powinien wyjść. Potem natomiast skupimy się na serii pojedynki bohaterów oraz zacząłbym serię fantastyka ekstra. Także zaczynajmy. Jeśli chodzi o wygląd Lumenir, no to łuski smoczycy przypominają nieco zbroję. Jest to taki stalowy kolor z elementami złotych. Właśnie to już faktycznych elementów chyba zbroi, albo przynajmniej tak to wygląda. Tak samo pazury oraz rogi lumenir również są złote i widzimy, że w takim samym kolorze jest brzuch. No, te niektóre takie narośla wyglądają faktycznie jak elementy zbroi, no i generalnie wygląd lumenir jest faktycznie wzorowany na paladynach. Na skrzydłach, te takie błon, błony na skrzydłach, które oczywiście pomagają smokowi. Podczas tego, jak znajduje się w powietrzu, mają taki kolor niebieski, przechodzący w taki bardziej granatowy, taki ciemniejszy, co nawiązuje do płaszczów Palladynów, co widzimy chociażby tutaj przy tych Palladynach, którzy stoją na ziemi. Jest to oczywiście wywiad przeprowadzony przez Shippiego, stąd pochodzi ta grafika. I tutaj mogliśmy zobaczyć Lumanir w całej krasie. Także generalnie nazwa Smoczy Palladen nie tylko jest związana z umiejętnościami, z rolą, ale jak widzimy wygląd też to ładnie odzwierciedla. No i przejść możemy do mocy. Pierwszą zdolnością jest promienna fala. Kiedy to właśnie Lumenir zionie takimi kulami tak zwanego boskiego światła, które przemieszczały się po ścieżce zadając obrażenia wrogom. No i każda kula zadaje pewne obrażenia. Wrogowi, przez którego jakby przenika, kolejna zdolność to lekki towarzysz po prostu taki towarzysz, gdzie właśnie Lumenir przywołuje takiego małego smoka, który podąża za drugim bohaterem przez kilkanaście sekund, dokładniej to 15, zadając obrażenia napotkanym wrogom. Taki smok w sumie przypominający troszeczkę taką postać trochę duchową, tak to wygląda, i taki dość mały. Kolejna zdolność to błogosławieństwo zemsty, co wzmacnia znacząco będących w pobliżu sojuszników. Także tutaj też właśnie mamy takie zdolności związane z Palladynem, z byciem Palladynem ponieważ no tutaj mamy jakieś błogosławieństwa, te same nawet nazwy, bo kolejna zdolność z kolei ma nazwę Niebiański Sąd i przywołuje wtedy ona taki magiczny miecz, który uwaga uderza w najsilniejszego wroga znajdującego się w pobliżu, zadając mu naprawdę potężne obrażenia, a dokładnie 540 punktów aż. No i ostatnią zdolnością jest zdolność specjalna zew triumfu. Kiedy to przywołuje na trzech wojowników światłości, którzy wspierają ją na polu bitwy. Także widzimy, że takie zdolności związane właśnie z tym byciem Palladynem, i ta postać dość ciekawie się prezentuje. No i przejść możemy do opisu, do historii. No i zapomniałem też na początku powiedzieć, że Lumenir jest bohaterką premium w Kingdom Rush Alliance. W ogóle odblokowanie tych dwóch smoków, czyli Lumenir i Cosmer, no dość późno następuje. I Lumenir też jest członkiem Armii Linery. Jakby mamy ten podział na te dwie frakcje, które tworzył sojusz, czyli Armia Ciemności Wyznana i Linery Jej Sojusznicy, no to Lumenir należy do Linery, no bo jest związana z tamtejszymi Palladynami. I opis jest następujący. Szybując pomiędzy królestwami, Lumenir jest awatarem sprawiedliwości i determinacji. Jest legendarnym światłodzierżcą czczoną przez Lineryjskich Palladynów których obdarze swoimi błogosławieństwami, obdarzając ich wielkimi mocami, które pomagają w walce ze złem. Także widzimy, że Lumenir jest naprawdę bardzo fajną bohaterką, i pod względem zdolności, i pod względem lore, i pod względem samego nawet designu. Ten smog prezentuje się bardzo fajnie. Generalnie Lumenir była też bohaterką, która bardziej mnie zainteresowała, gdy ci bohaterowie byli pokazywani. Najbardziej właśnie zaintrygowało mnie to, że ten smok jest paladynem. I to było coś takiego na takiej samej zasadzie jak Faustus, który był smokiem, a jednocześnie był magiem i takim czarodziejem. I to bardzo potężnym. Dlatego fajnie, że twórcy niejako powrócili do tego, ale dali też zarazem zupełnie coś innego. Także naprawdę moim zdaniem bardzo fajny, bardzo oryginalny pomysł. I tutaj jak najbardziej na plus. No i co? Ja myślę, że jeśli chodzi o taką główną część tego materiału, no to chyba wszystko, co mogłem powiedzieć, bo w sumie jako ciekawostki mógłbym dodać to, co mówiłem w kontekście wyglądu, że tak jakby każdy z elementów ciała Lumenir nawiązuje do jakichś tam atrybutów Palladynów, że właśnie skrzydła do tych płaszczy, że tutaj te takie narośla, rogi, pazury i tak dalej do jakichś elementów zbroi czy przypinek, Natomiast sam kolor łuski nawiązuje właśnie do stalowej zbroi. Dlatego, no tutaj myślę, że więcej do dodania nic nie mam. I jak ktoś był dla tej głównej części tego materiału, no to serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie, za obejrzenie go. A jak ktoś chce jeszcze chwilę posłuchać, to zapraszam na króciutkie omówienie ankiety. A w ankiecie, jak to już robię od dłuższego czasu, żeby było sprawiedliwie, wszystkie opcje dotyczyły uniwersum Kingdom Rush. I opcja Kim jest Lumenier do serii Kingdom Rush Lore wygrała pewnie gromadnie 45% waszych głosów. Na drugim miejscu plasowały się Dzikie Bestie, które chyba prędzej czy później dostaną swój odcinek. I z tych pozostałych opcji, które nam zostały do realizacji obecnie z Kingdom Rush Alliance, mają one naprawdę duże szanse, 24% tutaj. Z gromadzie Tarasa to też by było do serii Kingdom Rush Lore. A, wszystkie opcje są tutaj do serii Kingdom Rush Lore, przepraszam. Kim jest Thor? Thor znowu przegrył na ankiecie, ale nie ma się co dziwić, bo bardziej Was interesują te nowe postaci, które zostały dopiero wprowadzone. 19%. Ale może Thor, Mirage e, doczekają się wreszcie swoich odcinków. Kata się wreszcie doczekała, także tutaj e, na spokojnie. No i na ostatnim miejscu kim jest Torres, szczerze mówiąc nawet mnie osobiście ten bohater jakoś nie interesuje. 12% waszych głosów, także wbrew pozorom nie, nie, nie aż też tak mało. Kilka głosów zgromadził ten Torres. Natomiast no myślę, że Torres będzie jednym z tych bohaterów, którzy będą na, na koniec. Torres, Onagro, jeszcze tam chyba z jeden jakiś bohater był, co przynajmniej w moim odczuciu nie są jakimiś specjalnie ciekawymi bohaterami, a w moim odczuciu Warhead nie był ciekawym bohaterem, a w ankiecie zgromadził e, dużo właśnie waszych głosów, a dla mnie to nie był niejaki, jak, jak jakiś specjalny taki bohater bo po prostu była to kolejna maszyna stworzona przez Armię Ciemności i tyle jakby spoko, że to odświeżona wersja, jakby ulepszone kolejne jakieś wynalazki Mrocznej Armii, ale no moim zdaniem nic specjalnego w porównaniu z niektórymi bohaterami, których otrzymaliśmy jak Grimson, jak Terrien jak Ania. Jak Lumenir, to są naprawdę ciekawi bohaterowie, ale to też jest tylko moje osobiste zdanie, i inni mogą się z nim oczywiście nie zgodzić. Także no w tym odcinku to było na tyle. Słyszymy się w kolejnym, który prawdopodobnie, ale nie na 100%, też będzie z serii Kingdom Rush Lore. Postaram się przygotować ten odcinek o tych stworzeniach z wymiaru Overseerera. A jeśli nie będzie to ten odcinek z Kingdom Rush Lore, to pewnie wiedzie odcinek z pojedynków, tak mi się wydaje. Bo z serii Fantastyka Ekstra będę potrzebował się trochę więcej chyba przygotować. Bo nie wiem, czy tego najambitniejszego i najbardziej złożonego tematu z komentarzy nie, nie poruszę jako pierwszego. Także trzymajcie się, słyszymy się w kolejnych materiałach i cześć!